Wiecie co, widzowie? Dawno wam nie powiedziałem o jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie, tak się składa, że mam przy sobie pewną rzecz, którą ja mam, a której wy chyba jeszcze nie macie. A jeżeli macie, to niektórzy z was, tylko ponieważ breloki moje są do kupienia na stronie Palion Style'a. Już raz pokazaliście, że jesteście w stanie wykupić wszystkie breloki, które ja miałem, ponieważ był taki moment, w którym z tych wszystkich breloków, które były moje, po prostu wyprzedały się wszystkie i znikły całkowicie ze sklepu, więc jeżeli chcecie takiego breloka mieć, jak już osoby, które zresztą kupiły i zresztą jak ja, to możecie kupić, a dodatkowo tam też są na przykład taki kubeczek możecie mieć, a w środku tego kubeczka mam kolejne dwa breloki, jest na przykład Milky i jest na przykład Palion. Ja jeszcze nie mam wszystkich breloków, właśnie kurczę, muszę zdobyć resztę breloków, ale wy możecie zdobyć sobie już teraz mój brelok. A kto ma breloka, niech mi oznaczy na Instagramie, będzie mi bardzo miło, ja sobie patrzę, oglądam te wasze story, więc kto ma mojego breloka, proszę się koniecznie pochwalić i na Instagramie i tutaj w komentarzu napiszcie, że tak, mam breloka. A my dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, na którym musimy zrobić kolejne bardzo ważne rzeczy. Między innymi domyślam się, że będzie kolejne zadanie od Herobrine'a. Wiadomo w jakim miejscu, wiadomo w jakim miejscu w moim domku. Więc właśnie tam się teraz udamy, ponieważ trzeba zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Czy ja coś tu stąd będę potrzebować? Wezmę sobie złote jabłko, dlaczego nie, wiecie. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się złote jabłko przydać, więc lepiej mieć. Co do Elytry, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Nie mam elytry dalej jakby, więc no trochę lipa, bo nie mogę je znaleźć, nikt nie ma elytry, no trudno, nie ogarnę, będę musiał wiecznie chodzić z buta, smutny żywot mój, więc nie wiem po co ja te fajerwerki ze sobą zresztą noszę, bo mam je ciągle w tym ekwipunku, jakbym liczył ci po cichu, że znajdę elytrę, ale chyba jak nie ukradnę, to chyba jej nie znajdę, więc mamy trochę lipę. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj do tego domku, ponieważ tutaj trzeba zobaczyć, jak wygląda sytuacja. O, wiecie co, możemy pływać, to jest jedyny sposób na to, żeby... Tylko to jest jeszcze gorsze niż chodzenie na piechotę, dobra, to żartowałem, to jest głupi pomysł, dobra, okej, proszę mnie nie osądzać za, prawda, ten jakże wybitnie głupi pomysł. Dobra, mamy to miejsce i teraz tak. Nie wiem, po co zaglądam do tej skrzyni. A, właśnie, strzałem muszę zaraz, nie mam strzału w ogóle. Wow, właśnie, ja bo nie mogę strzelać, nawet nie ogarnąłem tego. Dobra, zobaczmy, czy jest coś. Dobra, jest dwójka. Mamy zadanie numer dwa. Ale zanim przejdziemy do tego zadania, to ja jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo sobie właśnie przypomniałem. Jak zobaczycie tam z tyłu, tu i tu, jest srebrny przycisk z kanału Szczypson. To jest chyba Szczypson, a to jest chyba Filip Szczypka albo na odwrót. Nawet nie wiem, jak mam je poustawiane. W każdym razie mam dwa srebrne przyciski. Ale jest jeszcze jeden srebrny przycisk, który mogę mieć w naprawdę niedalekim odstępie czasu. I jest to przycisk z kanału Szczypson Plus. Więc tam was serdecznie zapraszam, ponieważ na kanał Szczypson Plus za niedługo wracamy. Jak dzisiaj nagrywam ten film, to dzisiaj również wy go widzicie. Ja go nagrywam tak naprawdę chwilę przed tym, jak go wrzucam. I nie wiem, czy na pewno. Ale jest nadzieja taka, że dzisiaj odpalę streama na Szczypson Plusie, więc zachęcam was tam, żebyście wbili, ponieważ możliwe, że dzisiaj znajdę chwilę czasu wieczorem i będę mógł wejść i sobie z wami posiedzieć, pogadać, pograć sobie w jakieś rzeczy, więc serdecznie was zapraszam na kanał Szczypson Plus, ponieważ całkiem możliwe, że dzisiaj odpalę tam streama. Oczywiście nie obiecuję, może się tak wydarzyć, coś mi wypadnie, ale jak nie dzisiaj, to w przeciągu następnych kilku dni postaram się odpalić tam streama, a przede wszystkim w przeciągu najbliższych kilku dni chciałbym już na tamty kanał wrócić i znowu zacząć tam dla was nagrywać, więc serdecznie was tam zapraszam. A my teraz możemy przejść do tej skrzynki i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Zabierzmy tą książkę i zobaczmy, o co chodzi. Przyjdź w nocy na najwyższą wieżę w moim zamku, Herobrine. Dobra, wiecie, ja pierwszy pomyślałem o tym, że to jest wieczna noc. Tu jakby tu w ogóle nie ma dnia, patrzcie, ten księżyc został zatrzymany w miejscu. I teraz pytanie, czy ja mam czekać na to, aż się zrobi bardziej noc? Czy to już jest noc? Nie wiem, ten Herobrine jest dziwny, ale dobra. Mam przyjść w nocy, czyli... Czyli że teraz? To jest głupie, co on napisał w tym momencie. Dobra, no to chyba teraz muszę tam iść. Dobra, gdzie jeszcze raz? Przyjść w nocy na najwyższą wieżę w moim zamku. Zakładam to, nie mamy elytry, to chociaż będę się uzbrajał tutaj po, że tak powiem. Jak to się mówi? Uzbroić się po uszy trzeba, uzbroić po uszy. Więc ja się uzbrajam. Język polski jest ciężki. Uzbrajam się po uszy i lecimy. Wiecie co, ostatnio poszedłem tam za pomocą perły. Dzisiaj nie mam perły, więc dzisiaj będziemy iść z buta. Nie wiem, zwariuję jak po prostu będę tam za każdym razem musiał tak włazić po kolei. No przecież to jest jakiś dramat. Ja już bym chciał tam, nie wiem, wlecieć se elytrą, albo nie wiem, albo wiem, ej właśnie, dlaczego ja tak nie zrobię? Mogłem zrobić windę wodną taką, że się wchodzi i od razu do góry mnie wystrzeliwuje. Tak trzeba będzie zrobić, żeby tutaj mu wchodzić, bo widzę, że dosyć często tutaj muszę wchodzić, a jest to totalnie bez sensu, żebym ja tu za każdym razem wchodził z buta. Dobra, wyjdźmy tutaj na ten...
na ten zamek. I teraz tak, najwyższa wieża. Czy to będzie ta na środku? To chyba będzie ta na środku wieża. Dobra, proszę, Herobrine, wiem, że mnie słyszysz, jestem tu, halo. Ale proszę mnie nie strzelać, co to jest? Wiecie co? Nie wiem, nawet tego nie sprawdzam. On mi kazał iść na wieżę, idę na wieżę. Idę na wieżę i mnie to nie obchodzi. Najwyższa wieża to jest to, o co chodzi. Ja nie zaglądam na inne rzeczy, co całkiem możliwe, że on pogrywa sobie z innymi osobami na Palionowie też. I chyba nie powinienem się w to... Kurczę, jak się wystraszyłem tej pszczoły. Ej, byłem przekonany, że tu ktoś stoi i się na mnie patrzy, nie? Bo to się tak ruszało śmiesznie. Dobra, która jest najwyższa wieża? To jest najwyższe, czy to jest najwyższe? Nie wiem nawet, to jest chyba wyższe. Dobra, idziemy tam. Idziemy tutaj, to jest chyba wyższe, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności. Dobra, tu się da wyjść? Da się wyjść. Dobra, wyjdziemy na samą górę. Chyba wyjdziemy na samą górę. Czy tu się wyjdzie na samą górę? Halo? Dobra. O nie, rozwalę tu coś? Dobra, woda spłynie na dół, mam tu gdzieś ten mój zamek. Dobra, tu... Okej, okay. Teraz jak ja tu mam... Dobra, zróbmy tak. I teraz czy ja tu wypłynę? Patrz, zrobiłem to. Ja nie mogę. Niesłychane. Dobra, tu. Teraz jak tu wygląda sytuacja? Czekajcie, tu stańmy sobie. Tu. Aha, tu będzie trzeba rozwalić tą wełnę, tak mi się wydaje. O co, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Dobra. Rozwali się to? Rozwaliło się, dobra. Okej. Okay. O, bzyku, live the game. Nawet nie wiedziałem, że był na serwerze, dobra. Dobra, czy mogę stąd wypłynąć? Halo? Halo? Jest! Wypłynąłem. Wypłynąłem, dobra. Jesteśmy na samej górze, okej. Okay. To jest chyba ta najwyższa wieża, tak mi się wydaje. No na bank to musi być najwyższa. Dobra, tu i teraz, czekajcie, jak tam wyjść? Czy ja mam jakieś bloki? Mam TNT. Nie, jak ja się będę pocał do TNT, to na pewno wybuchnie. Ja mam takiego pecha, to na pewno gdzieś jest redstone i ja zaraz po prostu, wiecie... O, co ten bzyku kombinuje? On wchodzi, wychodzi? Nie rozumiem, nie rozumiem, ale bardzo dziwne. Dobra, tu? No, czy tu, czy wyżej? Dobra, tam nic nie było. Halo? No jestem na najwyższej wieży. A nie, to jest... Jest skrzynka jakaś! To jest wyższe! No ja... A! O kurczę, jak się straszyłem. Dobra, to jest wyższe, tu trzeba iść. Lecimy, ej, bzyku wchodzi i wychodzi. On jest podejrzany, dobra, prawie się zabije. Dobra, tu. Wychodzimy jeszcze wyżej, tam. Bzyku wchodzi i wychodzi z serwera. Ej, to jest mega podejrzane, co on tutaj kombinuje. Ja nie wiem, co on robi, ale okej, okay, dobra, wyjdźmy tu na górę. Uś, dobra. Nie wiem, co ja tam zniszczę na dole. Boję się, że zniszczę dużo. Jakieś przyciski mam, nie miałem ich. Wkładam je tu. Dobra, mamy skrzynkę jakąś. Kurde, ale to... Czekaj. Łatwe i trudne. O nie, ja będę miał jakieś zadanie i będę miał do wyboru. Albo łatwe i nie dostaję elytry, albo trudne i dostanę elytrę. Czuję to. Decyzje są łatwe i trudne. A dzisiaj daję ci zadanie, które pozornie będzie trudne, ale w przyszłości uznasz, że było banalnie proste. Druga strona, ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. I teraz przejdę na drugą stronę i zobaczę to zadanie, ta? Wyznacz osobę, która zostanie zbanowana? Na zawsze? To ma być zadanie, które teraz mi się wydaje być trudne, a w przyszłości ma być łatwe? Mi się wydaje, że to zadanie teraz, nie nazwałem go trudne, to jest... Najtrudniejsze z najtrudniejszych zadań. Jak ja mam kogoś wyrzucić z Palionowa? Czas leci, a i masz elytrę, żeby szybciej wykonać zadania, żeby dość... zadania, mam dość patrzenia, jak tu idziesz z buta. No to kurczę, faktycznie. To prawda, no też mam tego dosyć, ale kurczę, no nie, dobra, czyli elytra jest prezentem. Czy ja powinienem przyjmować ten prezent? Dobra widzowie, przyjmuję ten prezent na razie, ale... Albo nie? Nie, dobra, przyjmuję. Wezmę ten prezent, ale napiszcie mi w komentarzu, czy powinienem jakby odrzucić to, czy nie. Ale ja muszę... Chciałem założyć to, ale nie mogłem, dobra. Zlećmy stąd w takim razie. Ja nie chcę już tu przebywać, wracamy z powrotem do bunkra najlepiej. Mam elytrę, co jest dużym ułatwieniem w tym momencie, bo mogę, patrzcie, widzicie? Wiecie, ile czasu ja bym schodził z tej góry, gdyby nie ta elytra? No, pewnie jeszcze bym nie zszedł z tej wieży nawet, a gdzie tam dopiero z góry. Dobra, wejdźmy do bunkra, schowajmy się tu. Mam wyznaczyć osobę, która zostanie zbanowana na zawsze. No to tak, Palion. Paliona nie mogę zbanować. To jest jego wioska, nie mogę go zbanować. Milki. No, myślę, że widzowie jakby zbanował Milki, to byście mi nigdy nie wybaczyli. Dave. No, szefa zbanować nie można. Yeti. Steve. Bzyku. I Palionka. Palionki w sumie dawno nie widziałem, ej, w sumie Palionka.
Nie, nieważne co ja zrobię, zawsze kogoś wyrzucę, to po prostu wszyscy będą mieli do mnie problem o to. Kogo by tu wyrzucić? Kogo? Nie wiem, i nawet nie wiem. Ja nie wiem, ile mam na to czasu. Czekajcie, on tam napisał? Napisał, czas leci. Ale nie napisał, ile konkretnie czasu. Dobra, czyli mamy czas na to, żeby się zastanowić. Widzowie, musicie mi pomóc. Musicie mi pomóc i napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem powinien opuścić Palionowo raz na zawsze. Ja nie wiem, to będzie najcięższa decyzja w moim życiu.